smakkujaw.pl Warzywny zawrót głowy. Przygotuję dzisiaj fantastyczne danie. Będzie to warzywne, kolorowe leczo. Spójrzcie tylko, to istny, kolorowy, warzywny zawrót głowy. Nie przerażajcie się oczywiście tą porcją, bo ja spodziewam się sporej ilości gości, dlatego tyle produktów zakupiłam, bo jest to ulubione danie wszystkich moich gości. A zatem, mam tutaj około 2,5 kg papryki, jak widzicie jest czerwona, zielona i żółta, 4 pomidorki, 1 cukinię, 1 zielony ogórek, brokuł, 3 takie duże cebulki, wykorzystamy także młode cebulki ze szczypiorkiem, będzie potrzeba również pół główki czosnku i mam tu jeszcze 0,5 kg pieczarek. Oczywiście nasze leczo doprawimy. Jak widzieliście, nie było tutaj ostrej papryczki chili, więc dodamy papryczkę w proszku. Ja dodam taką czubiastą łyżeczkę, ponieważ lubię dosyć pikantne potrawy. I równie dodam sporą porcję świeżo zmielonego czarnego pieprzu. I jeszcze dodatkowo łyżkę smakosza ekstra. I wszystkie te przyprawy produkowane są przez Cykorię. Oczywiście naszą potrawę dosolimy. Mamy tutaj sól kujawską. Potrzebny będzie również olej. Mamy olej kujawski do podsmażenia naszych warzyw. Wykonanie tej potrawy jest naprawdę bardzo proste. Polega na tym, że ja najpierw wszystko muszę pokroić, potem podsmażę, przerzucam do gara i około kwadransa będę wszystko gotowała. Cebulę kroję w piórka. Pieczarki kroję w grube plastry, tak mniej więcej pieczarkę na 4 części. Paprykę kroję w paski, na takiej średniej grubości. Ogórka kroję najpierw wzdłuż. O. I jeszcze raz. I to samo z drugą połówką. Ja nie obieram ogórka, można oczywiście go obrać. O, i kroję na takie mniej więcej części. Podobnie jak ogórka, kroję cukinię, oczywiście odkrawam końcóweczkę. Zabieram się za szczypiorek, wykorzystam tylko sam szczypior, ponieważ cebuli mam już dosyć sporo, a tą młodą cebuleczkę wykorzystam do przygotowania surówki. Podzieliłam na różyczki i odcięłam oczywiście te twarde części. O, tutaj trochę przetniemy, żeby nie były takie wielkie. O. Pomidory kroję w ósemki. Wszystkie warzywa mam już pokrojone. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie i kolorowo wygląda. I warto naprawdę wykorzystać czas, kiedy jest właśnie sezon na te warzywa. One są najbardziej soczyste, pachnące, na przykładzie pomidorów i przede wszystkim nasze krajowe, polskie, a my dzisiaj wszystkie produkty mamy właśnie z regionu Kujaw. No i oczywiście ich cena jest też wtedy najniższa, co nie jest oczywiście bez znaczenia. Wszystko pokrojone, a zatem zabieram się zaraz za podsmażenie naszych warzyw. Oczywiście zrobię to na oleju kujawskim. Na rozgrzany olej wrzucam cebulę, podsmażam ją na średnim ogniu do momentu zeszklenia. Cebulka zmiękła, a zatem dorzucam czosnek. Wszystko przemieszam i podsmażę dosłownie chwileczkę i zawartość patelni przerzucam do gara. I zasada jest taka, że każdą przesmażoną partię warzyw przekładam do garnka, wstawiam na średni gaz i będę wszystko gotowała. Tyle już wystarczy, a zatem przekładam i biorę się za następną partię warzyw. Na patelnię wrzucam pieczarki. Dosłownie będę je podsmażała kilka minut. Pieczareczki mam delikatnie podsmażone i teraz dorzucę brokuła, bo brokuł dosłownie na chwileczkę, żeby się tylko zblanszował.
O. Pieczarki i brokuła smażyłam około 3 minut. Pamiętamy, że jeszcze będziemy gotować całość, więc one muszą być podsmażone, nie takie zupełnie miękkie, tylko delikatnie podsmażone, a zatem przekładam kolejną porcję do naszego gara. Na patelnię wrzucam pomidory. Dodaję ogórek i cukinię. I znowu wszystko wymieszam. I chwilkę podsmażę. Warzywa puściły sok, o zobaczcie, a zatem znowu przerzucam do gara i została mi tylko do podsmażenia papryka. Wszystkie składniki przemieszam, nasze danie staje się coraz bardziej kolorowe, a za moment jak dodam paprykę, to już będzie zupełnie totalny kolorowy zawrót głowy. Jak widzicie, nie jest to zbyt skomplikowane danie, najważniejsza jest dobra organizacja, a więc zatem wszystko trzeba na początku pokroić, przygotować, a potem partiami smażyć. I wrzucam paprykę. Paprykę smażymy do momentu, kiedy straci swoją sprężystość, ale nie jest zbyt miękka. Wszystkie warzywa mam już podsmażone. Wszystko zaraz umieszczę w garnku, jeszcze zawartość tej patelni, przyprawię solą, pieprzem i będę gotowała do miękkości wszystkich warzyw. Wszystkie warzywa są już w garze i teraz solidna porcja soli, bo zobaczcie, że mamy cały taki wielki garnek. O! I świeżo zmielony czarny pieprz. I jeszcze łyżeczka ostrej papryczki chili. A zatem wszystkie składniki mam już umieszczone. Teraz postaram się to wszystko przemieszać. Tak jak powiedziałam, gotuję warzywa do miękkości. To na pewno te warzywa zmniejszą swoją objętość. One jeszcze puszczą sok. Ja myślę, że to potrwa około 15 minut. Dorzucam jeszcze smakosza ekstra. Delikatnie przemieszam. Warzywa już zaczynają robić się miękkie. Puszczają sok, o zobaczcie, ale jeszcze trzeba je kilka minut podgotować. Potrawa jest już prawie gotowa. Warzywa są ugotowane tak al dente, ale tak właśnie lubimy. A zatem dorzucam już ostatni składnik. Jest to zielony szczypiorek. Przemieszam. Minutka, dwie i wyłączam gaz. Pyszne, kolorowe, warzywne leczo mamy już gotowe. Jak widzieliście, praca nie jest zbyt trudna ani skomplikowana. Tak jak powiedziałam, grunt to dobra organizacja. To prawdziwa bomba, nie kaloryczna, ale bomba witaminowa. Przepięknie wygląda, rewelacyjnie smakuje, bo próbowałam. I jest zdecydowany w smaku dzięki właśnie dodatkowi papryczki chili. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie przyozdobiła naszego dania zieloną natką pietruszki. A zatem gorąco danie polecam i życzę smacznego.